tym odcinku. Co tam jeszcze mamy? Ojejku! Co to jest? Mamo! Się przestraszyłam, weź, co to jest? Cześć, tu Hania, dzisiaj ze mną w studiu. Magda, cześć. I Amelka. Cześć. Oraz nasze plecaki. Tak, mamy dzisiaj odcinek Back to School, bo po dłuższej nieobecności związanej ze strajkiem dziewczyny wracają do szkoły, a ja jestem bardzo ciekawa, co one mają w tych plecakach. Czy lekcje są odrobione? Czy bałaganu nie ma? Czy tam jakieś kanapeczki nie gniją? No zaraz to wszystko, słuchajcie, publicznie sprawdzimy. Który plecak otwieramy pierwszy? Dobra, poczekajcie, to ja zdejmę plecaki. Losujcie. Jest taki ciężki. No. Papier, kamień, nożyce. Dobrze, Amelki, słuchajcie. Widzę, że plecaki ciężkie, ale to pewnie związane z przerwą, bo normalnie rozumiem, że zostawiasz trochę rzeczy w szkole, tak? Pani Amelko, masz mi. No, pilnujesz tego, żeby nie dźwigać. Dobrze. O, co my tu mamy? No, słuchajcie, zaczynamy od czegoś bardzo wskazanego. Lektura. Amelka, opowiadaj. Lektura. Pokażę tu wszystkim. Z biblioteki widzę. Przeczytałaś już, czy? Tak. Czyli oddaję. Tak? Dobra. Będziesz omawiała teraz. O matko, Amelka, mogę wiedzieć, dlaczego ty kupy nosisz w plecaku? Możesz mi to wytłumaczyć? To jest kupa. Co to jest? Pokaż nam wszystkim. Nie wiedzieliśmy. Po co to nosisz? To jest kupa na różne rzeczy do środka. No, dobra, na slime. Ale gdy ja nie mam slime'a, to mogę. Nie no, złotą kupę ma w plecaku. No to nie wiem, czy wolę pleśniane kanapki, czy złotą kupę. No dobrze, o. Jednorożca też ma. Co to za jednorożec? No. To moja szminka. Aha, szminka jednorożec. Pokaż tam wszystkim. Aha, no dobrze, dbasz o urodę. Bez B. Ojejku! Co to jest? Mamo! Się przestraszyłam. Weź, co to jest? Moje gniaki. O matko. Dobry piesek. Proszę im nie rzucać. Widziałam takie filmiki na YouTubie, gdzie właśnie były takie o, takie same psy, tylko że ciasteczka i takie ciasteczka. I tak pies na to patrzył, jak inny, no wiesz, prawdziwy. Psy czasem patrzą, jak nagle, ktoś nagle je i nagle odkroili temu psu takie wyglądające głowy i ten pies. Ale ten pies nie wygląda na tym jak uciekł. A zobaczcie, on jest, ojejku, jest obślizgły taki, gniecący, ale ja. A co to zaraz, nie wiem. Bulldog. Chyba bulldog jakiś francuski. Bulldog. Lubisz go? Niebieski. A po co go bierzesz do szkoły? Po co te rzeczy bierzesz do szkoły? To jest gniotek i mogę go ściskać. Tutaj. Mam jakiś sprawdzian. Tak? To co? To on ci jakoś relaksuje? Biedny piesek. A, no dobra. Wiecie, bardzo. Po prostu nie wpadlibyście, co Amelka trzyma w plecaku. Co Amelka trzyma w plecaku. Dobra, jedziemy z kolejną kieszenią. O! Co to jest? Strój na akrobatykę. Aha. Chodzę na akrobatykę. A i trzymasz taki sobie koszulkę w tym w lamie. No dobra, bardzo sprytnie, dobra. O, jeszcze coś znalazłam. O, pierścionek, o. Oko, fuj. Który się rusz? Pokaż tutaj, tutaj pokaż. Zrób takie lolo. Nie, on w ogóle się, ta gałka oczna się przesuwa, nie wiem, czy to widzicie. Zrób takie lolo. Coś potwornego. On ma jakieś zdolności, ten pierścionek? Albo ty masz jakieś zdolności, jak go zakładasz? No. Ma trzy oczy, tutaj sobie tak przyklej, tak. To jest smocze oko, które wybrałam. Jak ma być sprawdzian, to ona przykręca i sprawdzianu nie ma. Tak? Czarujesz? Jak Karolcia. O, a to coś śmiesznego. Co to jest, Amelko? To mój portfel. O, jaki milusi. Trochę kasy w środku. Jaki milusi. A, no sprytne, bardzo sprytne, dobra. Co tam jeszcze mamy? To akurat było Hani. To też Hani. Mogę wiedzieć, dlaczego masz trzy inne skarpetki w plecaku. Bo jedna jest moja, nie wiem co tam robi, a dwie są Hani, która mi wrzuciła. Ta, na pewno, tak. Wiesz? A po co ci siostra nosi skarpetki do szkoły? Sama nie możesz? Ale ja nie wrzuciła mi tego. Nie, no dalej, słuchajcie, dalej seria rzeczy dziwnych i kolejny jednorożec. Co to za jednorożec? To gumka. Gumka taka wielka? Gumka do ścierania? Nie odczepiaj mu grzywy, teraz jest łysy. Dobra. To nie jest jednorożec. Nie no, kolejna kupa. Kolejna kupa. No, jakiś brokat, coś takiego. To gniotek. Kolejny. Który rodzi uchem. Jak widzicie, wyjęłam 10. przedmiot i nic związanego poza lekturą. W
bo zakupił się pochadkiem. Którą i tak oddaję. Którą i tak musiał oddać, nic nie było. A to co? Nie, jeszcze legitka szkolna, tak? I bilet miejski, karta miejska. Dobrze. No dobra. Jedziemy do części głównej. A w ogóle ty masz jakiś plecak taki śmieszny. Z pieskiem. Taki świecący. No dobra. Można go zdać. Dobra, co tu mamy? Amelka. O, co to jest? Opowiadaj i tak. Tu mam gumkę. Kamienie nosi. Mam dwa piermiki. Kolorowe. Jeszcze ołówek. Ołówek automatyczny. Tak, fajny. I moje... Flamastry pachnące. Nie są flamastry. Są rękopisy. Daj pomachać. Jest tak Amelce. Zobacz, daj pomachać, Amelka mi to tak. Za co ona robi? Co ty robisz z tym biednym piórnikiem? Amelka ma dużo odstresowujących rzeczy w plecaku. Czekaj, jak to się robiła. Koleżankę bije po... Dostałam w nos, przepraszam się mówię. No. Dobra, patrz się tutaj kobieto. Dobra, patrzymy co tam dalej Amelka ma. O, Amelka ma modelinę pastelową. No to złóż ten piórnik z powrotem. Jak potrafisz, modelinę w różnych pewnie kolorach. Pewnie będzie coś robić z modeliną. No, jakaś plastyka pewnie się szykuje. O nie, kochana. Co to za słodycze do szkoły? Co on tam robi? A! Determinowane liza. Tak, tak się mówi pewnie, jak matka na uczynku tutaj złapi. O, widzę, że są zeszyty różne. W stanie takim troszkę... Takim troszkę bardzo wykolorowanym, płyta. A co tutaj mamy? Kolejna książka. Kolejna do oddania. Do oddania. A przeczytałaś? Doktor Dolittle i jego zwierzęta? Dobrze. No i cóż, mamy jeszcze. To wstać te książki. Mamy jeszcze książkę, a mamy jeszcze świerszczyk. A co ty świerszczyk robi? Świerszczyk robi zagadki. Bo wy co, prenumerujecie w klasie świerszczyk, tak? I robicie z niego różne. Zagadki, o, widzicie, i książki rozwiązują różne zadania i tam są gry w środku i czytają, to jest taka wasza taka dodatkowa lektura, prawda? Dobrze, o, jeszcze kolejny jakiś kaktus pierwszy. Znalazłam. Do pogryzienia. Co to jest, Amelko? Nie, do picia soku. Do picia soku, dobra, proszę, opowiadaj, ja tu pochowam trochę. Mamy klej. Sztywcie, tak? Co tam jeszcze masz? Oczywiście kradziona od siostry. Oj tam. Co tam jeszcze masz? Widzę, że jest temperówka jakaś taka na bajerze. Nożyczki. Że do dwóch rodzajów kredek jest. O, mini nożyczki, to już mniejszych nie było? Okej. Okay. Co tam jeszcze masz? Pokaż. Palec. Palce nosisz zapasowe? Jakby ci się zużyły? Bo Amelka jest czarodziejką. Nie dość, że ma oko na pierścionku, to jeszcze ma palce. Kolejne nożyczki. Ale tylko, że takie większe. Tu jest flamek. O, jaki słodki. Cukiereczek, żebyś go nie zjadła przypadkiem. Widzę, że masz ten flamastry takie magiczne. Przynieś kawałek kartki, to pokażemy jak ten, jak to wygląda. Nie. A nie, właśnie, to jest ten biały chyba zmieniający. Ja nie wiem, bo ja miałam dwa takie zestawy. Nie wiem, czy to na pewno ten. Nie jestem pewna. Nie? Zaraz tutaj spróbujemy. No, pokaż. Bo to co, one malują i się zmienia z zielonego na fioletowy, z czerwonego tak na żółty, tak? Mamo, nie. O, nie, mamo, nie. Tak, obok siebie. No dobra. Amelka tu robi, masz ten biały. A ja jeszcze, słuchajcie, powyciągam, jak Amelka będzie przygotowywała. Więc tak, ma kredkę na każdą okazję, bo tu się zmieniają kredki. Można ją tu z powrotem przejść. Więc różne, komplet kredek. Ma długopis zmazywalny, ścieralny, tu z gumką, jak byków narobi, tak? Nosik. Okej, okay, mam. A tych kredek to ma mega dużo, zobaczcie, bo ma. No tylko na pół przedzieliła, żeby się jej zmieściło w pierniku. No, Melka, pokaż, co tam narobiłaś. Okej, okay. Mam takie coś, obok siebie wszystko dała. Misio. No. I tak, teraz robię tak. Czarodziejskie flamastry. Co to za zabawki, figurki? Amelka? To są to gumki. Aha. A widzę, że masz jeszcze gumkę do długopisów, tak? Tak. Ścieralny. A pokaż, a to co to jest takie czarne? A to, a to jest kredka Magic Color, tak? Tak. Jak ona się nazywa? Magic. Kochinora. No to fajne.
No to tyle, słuchajcie, to sprzątamy, zabieramy się za plecak kamerki. Cieszę się bardzo. Hani! Przepraszam. Jestem pod takim wrażeniem zawartości, bo myślałam, że wyciągnę. Skarpetki mnie totalnie rozwaliły, ale dobrze. Czyste skarpetki to nie jest nic strasznego w porównaniu z zapleśniałymi kanapkami. Dobrze, ale zobaczymy, co nas jeszcze spotka w plecaku Hani. No słuchajcie, druga część plecak Hani. Wyjaśniła się sprawa tajemniczych skarpetek w plecaku Amelki. Proszę. Sadziła jej to siostra, takie dowcipne są. No dobra. Teraz zobaczymy, co tam Hania ma. Co, Amelka? No, ja bardzo jestem ciekawa. O, plecak z jednorożka, z flamingami. Kładziemy i patrzymy, co tu jest. Ogólnie mega ciężki. Mega ciężki. Waży tonę. Mogę wiedzieć, co to jest? To nie ja! Kto pozwolił? Kto mi to wsadził? Kto słodyczy tyle wyżera w szkole? Wiesz, to co nie ja myślę? Kto mi to wsadził? Amelka? Chyba to jest przeterminowane. Amelka ma sobie przeterminowane. Co ty masz sobie przeterminowane? Chodź tu bliżej do mnie, trochę bo cię nie widać. Chodź. Chciałaś zjeść, co? Hanio, żadnych słodyczy po prostu, bo to niezdrowe i tylko ten. O! Dobra, nie było. Masakra. Brudne skary jakieś, fu. Mogę? Co to jest rajstopy. No powiedziałeś, że przeterminowane, to co wymyślisz? A to z boku? A to z boku, a ja jest mogę? Coraz gorzej. Słuchajcie, pastylki na gardło. Niezatemperowana kredka złamana. Z dwóch stron obrana. Nie, nie, nie jedźcie tego, po prostu wiecie, co ja sobie tutaj myślę. Dobra, masakra to. Czekajcie, muszę to zdjąć, bo nie mogę na to patrzeć. Dobra, co tam? Hania, chwilę. Kluczyk masz. Co to jest? Taka pina, fajna. Co to jest? Breloczek taki. Ładna klepsy. A po co ci ten kluczyk? Taki rodzący. O, a co rodzący ja mam? Ale po co ci ten kluczyk ma matkę? Do szafki, bo w szafce zostawiamy się miesiąc. Dobrze. Kolejna część rzeczy bardzo potrzebnych. To jest bardzo potrzebne. To się da odwrót. Okej. Okay. Uwaga! To jest taka magiczna skrzyneczka otwierająca się w ten sposób. Co? A mogę się zapytać, po jakiego grzyba ty to do szkoły nosisz? Bo jak jest sprawdzian, to tu mam różne potrzebne rzeczy. Ściągnij. Nie no, to po prostu słuchajcie, jakieś w ogóle... Różne potrzebne rzeczy. Na przykład raz robiliśmy na dodatkowych zajęciach. Nie, to są takie... Nie, no puszkę sardynek nosi, no po prostu o, hello. To są takie zaznaczacze, żeby zaznaczyć. Musisz położyć, bo nie widać, wiesz? Żeby sobie zaznaczyć różne puszka sardynek, okej. Okay. I mam też kolorowy kredkę. Znowu słodycze. Mam. Makaroniki. To jest gumka do ścierania. Tak, mhm. Na ostatnią brać do buzi. Tak. Ja? Na pewno, jakaś skóra węża, chyba żeby się jakoś... Nie, to jest taśma kolorowa. Po co ci takie rzeczy? Po co ci takie rzeczy? Stemple? To jest po to, bo raz mieliśmy karteczki, znaczy ten, robiliśmy to kartki jest? Urodzinowe na zajęcia, więc teraz mam... Rozumiem, że nosisz to od piątek. Nie, no to w ogóle ja nie akceptuję noszenia takich rzeczy. Okej, okay. Dobra, kolejna. Co to? Słuchawki. Myśl to rozwiń. Raz, dwa. O nie. Co? Co? Pozaklejana. Ja nie wiem co. Po co to jest tak oklejone? Bo chciałam zdjąć naklejki z telefonu. Nie miałam gdzie. Telefon, okej, okay, dobra. Mam taki. A mogę się zapytać, po co jest jeszcze też księżycowy pył? Brudki. Telefon. Ale to jest księżycowy pył z piórnika. Z za dużą okładką. Hania dzisiaj pierze plecak. Dobra. To zrób mi trochę miejsca. Jedziemy dalej. O. Tak. Buty nosi. Nie w torebce. Nie buty. To jest piórnik. Nie ufam Hani. Nie ufasz Hani. Skrytkar. No. Ale sajta, umówmy się. Ale próbowałam go założyć. Nie wyszło. Po śmierci. No ale kredki masz ładne, nie powiem. Chyba są w najlepszym stanie ze wszystkiego w ogóle, co masz ever.
są przepiękne, bo są... O Jezu, jakie piękne, że miał takie... Bierzesz je do szkoły, ale nie używasz. Tylko szpanujesz. Tylko szpanujesz. No dobra, chowaj. Patrzcie, mam nowe kres. Tak. O! Artystka. Słuchajcie. To na plastyka. To jest na plastyka. Plastykę masz, tak? No, paleta jest na wypasie. Nie powiem, nie powiem. Piękna. Kolejny piornik. Piornik. Sama malowałam. Polecam cię. Proszę. A w środku? A w środku? Kanapka. Zgniła na stry. Nie, nie czuć. Ale pachną cementem, a nie zgniłą kanapką. Da radę. I co tam jeszcze? Krew. Znaczy krew, namaste. I kolorowy taki marker. I... No ładne, bo taki... Ojej, takie wściekłe kolory. Dobra, nie, pakuj. Nie, to są takie... Pakuj, i... jedziemy dalej. O! Ukradziony flamaster od siostry. Kotki. Nieprawda! Cat Stacks. Proszę bardzo, nowa gra, trójwymiarowa. No to akurat fajne. Nieprawda. To co, masz tyle czasu, żeby, a nie, żeby nie, grać? Nie, sorry, ha, ha, ha. Tamto. Halo. Na przerwie czas. Kolejny trzeci piórnik, proszę. Ten jest na jakieś długi i różne takie. No, ma czekoladę, znowu słodycze. Nie, to jest tak naprawdę kalkulator. A wiesz, że masz w telefonie też kalkulator? Ale telefonu nie może wyciągać w szkole, to masz dlatego. A czekoladę może. Co tam masz, no? Czekoladę może. Co tam jeszcze masz? Taśmę. A co ty z tymi taśmami? Ty wiążesz tam kogoś w szkole? Nie. Nożyczki. Panią nauczycielkę. No, no. Aha, o, to śmieszne. Kredka też tam trzeba. Multicolor taka, tak? Taka pokaż. Rysowana. Czyja to jest? Easy. O, super. A, to kreślacz. Aha. Z zebrą. Okej. Okay. Z jaką zebrą? Pokaż. Fajne, to fajne. No i co tam jeszcze masz? Zbyra. Pokaż. Żyrafa, proszę. A to co to jest? A to? Zebra ma paski, żyrafa ma te. A to? A to są takie... złe ludki. Znaczniki, takie tak? Takie znaczniki. To masz, nie dość, że masz szprotki, to masz jeszcze takie emotki, tak? Szprotki? Gdzie? No bo cały tą puszkę szprotek miała. To są sardynki. Okej, okay, dobra. Co tam jeszcze masz? Długopis z misiem. O, jaki słodki nasz bobasek, śliczny. Nie jestem bobasek. Masz takiego myśli. O, jeszcze ma jakiś długopis taki śmieszny. On pisze w ogóle? Pisze? Nie wiem. No dobra, słuchajcie, ja wyciągam dalej. O, słuchajcie, wow, są też książki. A, mamo! Są też książki, mamo, są zeszyty. Tak się to wysyła. A to jest taki mega ładny zeszyt. A, taki, a to jest czas na pisanie. No, Hania? Który? Tu ma takie znaczniki. Języka polskiego. Pewnie pamiętnik. No. Jest tak. Pierwsza karteczka to plastyka. Jest pierwsza? Plastyka. No. To jest pierwsza. I co tu i masz? Tutaj mam zapisane prace. A, domowe. Bo to jest zeszyt sklerotyka. Bardzo i dobrze. Jest tu pozycja. Siódma karteczka to godzina wychowawcza. I aha, tu łapie to trzeba przynieść, i wtedy, tak? Tak. No i dobrze. Jakie mieliśmy tematy? Dobrze, jakiś tam zeszyt zaczęty, mówka sztuka. Tak. Nawet nowy. Bas groków nie ma, nowe, ściema jakaś. O. Słuchajcie, książka. Co to jest? Podręcznik do polskiego. Dobrze, nieobłożony. Co widać? Bo nie było okładki. Okładka jest w szufladzie, proszę sobie obłożyć, a nie nosić taki. Do matmy. O. Nie patrz. Nie, ale poczekaj, tak moje z daleka. Moje prywatne zapiski. Ale co, do matmy? Kolora? Bardzo na wypasie, słuchajcie, jak to zeszyt można prowadzić. Oj. Na wypasie. A to co? Co? Bo ja zawsze zostawiam w każdym zeszycie taką pierwszą stronę na takie rysunki. A fajnie, macie takie duże zeszyty. Ale książkę proszę obłożyć, bo potem inne dzieci będą się z nim uczyć. No dobra, to tyle. Słuchajcie, tak? Nie. Jeszcze coś tam żeś nakitrała? Gdzie to jest? Widzicie, plecaki pewne rzeczy się pojawiają, ale też pewne giną. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami. Prosimy o lajki, o subskrypcję. Plecaki znowu zapakowane, ale tak naprawdę już niedługo będą wakacje i kredki sobie odpoczną i zeszyty też, i książki też, nie? Ale naprawdę, kto mi włożył tamtego lizaka? Nie wiem, pewnie jakaś świnka Pepa.
Pa! Hej. Pa!